Panie Arkadiuszu, dlaczego Fundacja imienia Ferdynanda Magellana zdecydowała się być koproducentem filmu Droga na drugą stronę? Celem fundacji jest promocja innych kultur, promocja tolerancji, zrozumienia i dlatego szukaliśmy projektów filmowych, które by promowały właśnie zrozumienie innych kultur poprzez poznanie ich, poprzez oddzielenie uprzedzeń od faktów i realiów. Organizowaliśmy wyprawy, gdzie zapraszaliśmy studentów. Jeździliśmy kemperami do Iranu, do Rosji, do Białorusi, na Ukrainę. Organizowaliśmy festiwale międzynarodowe, na przykład Flamenco w Poznaniu, 5 edycji. Organizowaliśmy wystawy zdjęć, różne eventy. Natomiast film, z racji moich zainteresowań, w dzieciństwie byłem aktorem dziecięcym, stwierdziłem, że film jednak dotrze do większej ilości młodzieży, młodych ludzi, że film jednak będzie czymś, co może będzie też oglądane na świecie. I stąd pomysł na powrót do filmu, ale tym razem przed kamerę, jako producent. Koprodukcja wnosi do filmu to, że film staje się bardziej międzynarodowy. Od razu film już jest postrzegany nie jako polski, nie jako rumuński, jako rumuńsko-polski. Jednocześnie łatwiej tym filmem zainteresować widownię światową, agentów sprzedaży przede wszystkim, dystrybutorów światowych. Najważniejsze jest to, żeby koprodukcja dotyczyła tematyki tych państw, które wchodzą w koprodukcję. Jakiekolwiek koprodukcje, tylko finansowe, to w zasadzie nie ma sensu. Tu był bardzo mocny polski element i bardzo mocny rumuński element. Rumun, który umiera w Polsce z głodu, Rumun, który tak naprawdę ma korzenie polskie. Więc to był idealny materiał na koprodukcję. A ponieważ jestem z wykształcenia prawnikiem też, więc stwierdziłem, że jest to idealny też projekt dla mnie, jako debiut pełnometrażowy, koprodukcyjny, dlatego że to jest film bardzo prawny. Tutaj musieliśmy mieć bardzo dużo pozwoleń, zezwoleń różnych, żeby wykorzystać akta w filmie, żeby je przerobić, żeby zrobić zdjęcia w oryginalnych lokalizacjach. Podchodzę do filmu nie jako tylko taki właśnie finansowy producent, ale jako kreatywny, a do tego jeszcze sobie dołożyłem dystrybucję, bo zauważyłem, że ten film wymaga innego podejścia do dystrybucji. Było zainteresowanie dystrybutorów niektórych, ale zauważyłem, że jednak zdanie producenta w ogóle nie ma jakiegokolwiek znaczenia, a mi zależało, żeby mieć wpływ na strategię festiwalową, żeby mieć wpływ na to, gdzie ten film będzie pokazywany. Powiem szczerze, była to najlepsza decyzja, uważam, żeby podjąć się tego zadania. Po pierwsze, że dużo się nauczyłem i każdy producent, uważam, powinien zostać dystrybutorem przynajmniej raz. Każdy dystrybutor powinien raz wyprodukować film, żeby się lepiej zrozumieć. Ten film wymaga dyskusji po. To jest film, z którego się po prostu tak nie można wyjść, nie wiedząc, jak to się dalej potoczyło, a jak to było, a czy kto był winny, czy Klaudio był winny. To jest film, który naprawdę, ta rozmowa jest bardzo ważna i dlatego jeżdżę z tym filmem po DKF-ach, po kinach studyjnych. Zagościliśmy w 80 kinach, oczywiście ja w 80 nie byłem, bo nie wszyscy się decydują na zaproszenie, ale tak gdzieś w 30 byłem i to takich nawet najmniejszych małych miejscowościach. Nie mówię już o tym, że ten film poszedł na festiwale, na które by nie poszedł. No właśnie, proszę powiedzieć, gdzie już był, na jakich festiwalach polskich i zagranicznych był pokazywany film? To może zacznę od zagranicznych, bo premierę miał w Locarno. To w Locarno w konkursie głównym w sierpniu tamtego roku startował z 20 wybranymi, 19 filmami fabularnymi. Film jest hybrydą filmową, ma elementy fabularne i dokumentalne. Natomiast w Locarno otrzymał wyróżnienie Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Filmowych, czyli Nagrodę Don Quixota. To jest bardzo fajna sprawa, bo to jest nagroda miłośników kina i instytucji, które ich zrzeszają, tych DKF-ów światowych. I później byliśmy w Warszawie. To się też udało, że jednak festiwal też klasy tej najwyższej zaprosił nas. Mimo, że byliśmy w Locarno, to bardzo doceniam za tą odwagę. I tam otrzymaliśmy dwa wyróżnienia międzynarodowego jury,
co jest ważne, że jednak zagraniczni członkowie jury zauważyli, i nagrodę ekumeniczną. W Kotbus nagroda jury ekumenicznego, czyli nagroda ekumeniczna, wyróżnienie jury międzynarodowego. Kopenhaga Amnesty, nagroda Amnesty. Ichlava, czyli Festiwal Filmów Dokumentalnych teraz, Silver Eye. Srebrna Puma w Meksyku i 50 festiwali, które od Stanów Zjednoczonych, na przykład Telluride, San Francisco czy South by Southwest, poprzez Koreę, Busan i inne kraje, Hong Kong, Londyn. Także niesamowite powodzenie festiwalu tego filmu. W Polsce byliśmy premierem na warszawskim festiwalu, natomiast odwiedziliśmy wszystkie znaczące festiwale, albo w konkursie, albo jako pokaz specjalny, nawet takie festiwale, które nie są dedykowane animacji, czyli na przykład Kamerimage. Byliśmy na Watch Dogs, byliśmy, teraz będziemy na Gdańsk Dog Festival, byliśmy na mniejszych festiwalach Animation Now, ale będziemy w Gdyni, jesteśmy tutaj, to jest ważne, jesteśmy tutaj. Jednak ten film został dostrzeżony, że jest to jednak kino niezależne, że idziemy trochę przez nurt. Idziemy pod prąd pewnym tendencjom niepokazywania w Polsce spraw, które są nie do końca pozytywne. Jak film jest odbierany w Polsce i za granicą? Przede wszystkim film okazał się uniwersalny, to znaczy i Koreańczycy, którzy się o nim wypadają, i Amerykanie czy Anglicy, wszyscy w zasadzie zauważają tutaj właśnie tego człowieka osamotnionego, który w zderzeniu z przepisami, systemem po prostu nie daje sobie rady. Brak wsparcia bliskich, brak wsparcia rodziny. Także to jest bardzo uniwersalna tematyka i nigdzie na festiwalu, w rozmowach, jak ja miałem przyjemność być, nie spotkałem się z tym, że ktoś odbierał ten film jako antypolski. Co do odbioru, no najbardziej żywy odbiór był w miejscowości Kiszyniów, w stolicy Mołdawii, z regionu, gdzie pochodził, bo Klaudiu pochodził z Mołdowy, mimo że miał jakieś dalekie polskie korzenie. Więc tam publiczność się śmiała bardzo często, bo ten dialekt Wlada Iwanowa, oryginalnej wersji, on jest tak dla Rumunów i Mołdawian zabawny. To jest taka trochę farsa. Natomiast u nas, no my mamy trochę inną mentalność, nie śmiejemy się z takich tragicznych rzeczy, ale i tak jest to fajnie poprowadzone przez Maćka, że oddał właśnie ten sarkazm, taki trochę autoironię w polskiej wersji. Odbiór jest świetny, a ja najbardziej doceniam odbiór tych ludzi, którzy trafiają do nas w ramach na przykład Polski Światłoczułej. Film jeździł, teraz kończy się trasa Polski Światłoczułej, odwiedziliśmy 9 miast w całej Polsce, od Supraśla przez północ, szczecińskie, same małe miejscowości na Sudety i teraz się kończy właśnie Sanoków. Tam rozmawiamy o filmie. Ja nie będę cytował tutaj wypowiedzi, bo niektóre są niecenzuralne, ale tak piękne, tak oddające ten nasz film, że to jest największa przyjemność. Jak się udało Państwu znaleźć fundusze na zrealizowanie filmu? Przede wszystkim oparłem finansowanie o Polski Instytut Sztuki Filmowej, który udzielił nam dotacji, oczywiście nie takie, jak się spodziewaliśmy, co niestety spowodowało, że musieliśmy nasze udziały w filmie zmniejszyć, żeby zamknąć budżet. Polski Instytut Sztuki Filmowej podjął to ryzyko, zainwestował w ten film i myślę, że nie żałuję, bo film jest jednym z najbardziej nagradzanych i jeżdżących po świecie też polskich filmów w ostatnim czasie. Natomiast drugie finansowanie, które otrzymałem, publiczne też, to jest z Regionalnego Funduszu Filmowego, środki Urzędu Marszałkowskiego Małopolski i miasta Kraków. Jest to ważny gest, tym bardziej, że Kraków jest miastem, gdzie to się wszystko toczyło. I my pokazujemy ten Kraków, trochę taki przerobiony nawet jest scena tutaj na rynku. Ten film jest dostępny już na DVD. Jako dystrybutorzy tego filmu specjalnie, żeby czyniąc go dostępnym, nie dawaliśmy tego do supermarketów, do sieci. Dlatego na początku i być może już do końca dystrybujemy to wysyłkowo. I film jest na tej płycie wzbogacony o dwa reportaże. Jeden o powstawaniu muzyki do filmu, a jeden o powstawaniu dźwięku, bo nie wspomniałem, że polski wkład to nie tylko organizacja zdjęć w Krakowie, nie tylko te sprawy dokumentacji Klaudii Królika, ale praca nad warstwą dźwiękową i muzyczną.
I tu muszę powiedzieć, że dźwięk w wykonaniu Alvernia Studios, Sebastian Wodaczyk, Piotr Witkowski, Bartłomiej Bogucki, naprawdę stali na wysokości zadania i otrzymali za ten dźwięk najwyższą nagrodę kinematografii rumuńskiej. Takiego rumuńskiego Oscara, albo można powiedzieć rumuńskiego Orła. Dźwięk i muzyka w animacji to jest tak ważna rzecz, że po prostu pracowaliśmy nad tym 4 miesiące. Czyli w grudniu zaczęliśmy postprodukcję dźwięku i skończyliśmy w marcu. To jest do nabycia tylko na naszej stronie internetowej, albo można wysłać maila na nasz adres info@fmagellan.pl przez 2L i to funkcjonuje. Warto wspomnieć o tym, że spróbowałem coś takiego jak dystrybucja płyt po pokazach, po rozmowach z ludźmi. I powiem szczerze, że jest to bardzo fajna sprawa. Po prostu rozmawiamy o filmie, po filmie. Oczywiście to musi być film odpowiedni, który skłania do dyskusji i jest zainteresowanie po prostu od razu wzięciem tego filmu do domu. Jeżeli chodzi o dystrybucję za granicą, czy ten film będzie można gdzieś zobaczyć, oprócz festiwali, będzie wprowadzony do regularnej dystrybucji? Mamy agenta sprzedaży White Management, francuski agent sprzedaży. Film już został sprzedany do Niemiec, Włoch, Czech, Słowacji, Francji i jeszcze chyba już kraju, natomiast w planach jest cały świat. Oczywiście wiadomo, te rynki filmowe, czyli na przykład z Afryki, Afryka Południowa. To są plany, założenia. Zobaczymy, natomiast na razie one są realizowane dosyć dobrze. Teraz robimy film Bellamia z Czechami o arogancji ludzi w stosunku do zwierząt. Znowu temat niełatwy, ale tym razem film trochę lżejszy, bardziej dla widowni takiej familijnej, o krowach, które uciekają do lasu, bo jadą na rzeź, bo jedna ma podejrzenie BSE, więc prawo mówi, że wszystkie trzeba zabić, ale to nie o to chodzi. One zaczynają żyć, mówić prawie do siebie, no, ani nie jest to animacja.